Chciałem podziękować, wielu wspierało mnie tam fajnym słowem. Do zdrowia, do zdrowia. Chyba ta energia, która cała tych tysiąca ludzi tam napisało, pomogła. Zobaczcie, jak przeciąłem tą maczetą, wycinałem właśnie szczep cukieńczą, wiecie, na boleriozę. Wycinałem to do wazonów teraz jako ozdoba, bo to nasiona ma teraz kapitalne. No i po prostu jedną ręką trzymałem tą i zjechało, i zamiast szczep uderzyłem to i no, na takim się skończyło. 11 szwów, przecięta żyła. Jeszcze tu cieknie osocze. Tylko chcę teraz chcę pokazać tutaj, pokażę wam wszystkie. No, maczeta jest ostra, przywieziona z Filipin. Także dzięki jeszcze raz za wsparcie, za zainteresowanie moją osobą. Pokażę wam szpital. Przyjęli mi oczywiście fajnie, sam dojechałem do szpitala. Przepisali oczywiście Citronex, antybiotyk silny, przeciwzapalny, oczywiście antyseptym, oczywiście pryskam czasami to po tej ranie sobie robię. No, to tutaj mi pomaga, żeby nie było stanu zapalnego żadnego. Jedynie to stosuję i czym się wyleczyłem, pokazuję. Tutaj moje miejsce, 2 dni, 3 dni spędziłem, 4. dzień po takim wypadku, po tak głębokiej ranie, tylko i wyłącznie na słońce. No oczywiście lekarz powiedział, że unika słońca. No ja zrobiłem wbrew temu, co powiedział lekarz. Oni muszą zrobić swoją procedurę, dali na wszelki wypadek. To jest akurat dobra polityka. Jeśli by się coś działo, bo ropa ropiałoby, do antybiotyk byłby potrzebny. Mi akurat w tym stanie, zobaczcie, dzisiaj już pracuję, ręką normalnie ruszam, cały dzień maluję. Także ja chcę wam zaprosić was wszystkich przy okazji tego do Tadeusza Rolnika. Będę najnowszy nasz produkt, nasze jagody górskie zrobione, tu siostra pomogła mi nalać, z naszą górską jagodą i z naszymi żółtkami, rewelacyjnie, 300 mikrogramów K2 MK7 i kozie mleko, takiego produktu jeszcze nie piję, pieprz kajen, oczywiście kurkuma, oczywiście po raz pierwszy zaprezentuję u Tadka Rolnika jofilizowane mleko kozie, a więc już nie ma tu już tej temperatury, a więc można zrobić sobie zakwas bołotowa, kapitalnie łyżka na szklankę wody i macie zakwas bołotowa się zrobić. No i oczywiście najnowszy, się pochwalę, trudno mi powiedzieć, nasz ocet, jedyny myślę, że na świecie, z czystego soku figi i czarnego bzu i jarzębiny. Taki czarny, takiej jakości, ocenicie jak smakuje, zapach oczywiście zdominował czarny bez. Przyjęli tak, co nie muszę mówić, co robi figa, co robi czarny bez, jakie to jest lekarstwo dla naszego ciała. Taki ocet, pH odpowiednie 2,8, 6% kwasowości i również zakwaszamy i oczywiście poprawiamy sobie stan swojego zdrowia. Czarny bez, wiecie co robi z owocu, taki coś. No i oczywiście pokażę wam również, będę miał pierwszy ocet. Nie wziąłem go tutaj, ranę przemywam oczywiście czym? Octem z czeremchy, mam ocet, przemywam to sobie obok tej rany, oczywiście nie poranie, ocet czeremchy. No i słońce cały czas, ocet czeremchy kapitalnie likwiduje stany zapalne, stany podrażnienia skóry jakieś tam, ipo, przy takich gojących trudno się ranach. Ocet czeremchy, będę go miał również, będzie można nabyć. I te dwa octy. Że te produkty będą, zapraszam. O, przestrzegam innych, aby chcieli stosować taką maczetę. No zjechała taka maczeta, jest ostra jak po prostu brzyletka. To i tak miałem szczęście, że nie odrębałem sobie sam ręki. Dzięki serdecznie za wsparcie. Już od soboty rana jestem na stoisku. Zapraszamy na nasze stoisko. Nasze produkty będą. Ręką ruszam, mówię, polecam. Słońce, temperatura ponad 35 stopni tu. Codziennie 3 godziny wygrzewania słońca. Słońce jest najlepszym środkiem. Nie potrzeba żadnego antybiotyku, który by mi zepsuł na kolejne pół roku moje jelita czy wątrobę. Warto mieć pogotowie, aby się coś działo. Słońce najlepszy stan zapalny leczy. Lekarze oczywiście mówią, że nie na słońcu, tylko i wyłącznie słońce powoduje to, że jeszcze delikatnie osocze płynie, ale nie ma żadnego stanu zapalnego, goi się, ręka nie boli. Pierwszy dzień tylko w nocy bolało po zeszyciu. Także polecam wszystkim, słońce przede wszystkim wyleczyło moją ranę i goi mi się to szybko. Mam nadzieję, że u Tadka będzie również pogoda. Ja zapraszam was wszystkich, jestem u Tadka, naszego rolnika. Będę miał tam króciutką, powiem, wykład o tym odcie wspaniałym, który robiliśmy z fig. Figa jest przywieziona z Bułgarii, cała wyprawa po to była. Kto ogląda nasz kanał, to wie, jak to wygląda. No i oczywiście degustację zrobię wam naszą jagodę, tutaj górską, zbieraną z kurkumą i z pieprzem kajen. Pozdrawiam wszystkich, no i przestrzegam ostrożnie przy wycinaniu takich rzeczy. Wiadomo, że nie siedzę tylko na kanale, a tym, tylko cały czas się tu coś dzieje. Gdzie drwa rąbią, to i trociny lecą, także no miałem takiego pecha. Przeciąłem, szybka akcja lekarza. Akurat przyjęli mnie w szpital bardzo fajnie, bo na koronę siedziałem całą noc 15 godzin bez jedzenia, bez wody i bez toalety. Mówią no wtedy, że była korona, wtedy to były inne czasy. Teraz bardzo sprawnie przyjęli, oczywiście szybciutko, w ciągu praktycznie po przyjściu 2 minut już miałem szytą rękę. Także nie najgorsza ta obsługa medyczna szpitalna jest. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam was do Tadka Rolnika. Mimo takiej ręki będę prowadził samochód i mogę jechać spokojnie do was. Dzięki, pozdrawiamy. Jednak z tą ręką jadę do Tadka Rolnika, będzie ktoś mógł chciał przyjść do nas, będzie mógł sobie nabyć, tak powiedziałem, naszą jagodę górską, luteina oczy kapitalnie,
jest kapitalna z naszym kozim mlekiem. Serwatka jofilizowana, ta wkładam. Pierwszy na świecie będzie można nabyć ocet, czysto figa czarny bez i jarzębina zbierany w Bułgarii. Nie ma na świecie takiego octu. To nie, że to jest jeden listek figi, czy jedna figa dla smaku, tylko czysty sok figi i sam gotowy sok. Zobaczcie ten kolor. Rok ponad to dojrzewało. Ma ogromną kwasowość 6%, 2,8 pH. Rewelacyjny ocet. No i oczywiście naszą kapustę 20 ziół, którą robimy już od 10 lat. No i ja jako chcę pokazać u rolnika. Będę miał K2, MK7, ma K2, MK4 i witaminę D3. A więc pokażę wyniki, a testy będą ze mną. Będzie ktoś mógł nabyć parę jajeczek, mam w sobie. Chcę pokazać tutaj, wielu pokazałem ludziom, jak przeciąłem rękę. Pokażę, co robię. Tu mam ocet. Pokażę ocet, jak wygląda. To jest nasz ocet. Pierwszy na świecie ocet taki zrobiony. Mało kto w Polsce ma ocet czeremy. Oczywiście nie z kwiatów, tylko z kory, kwiatów i liści. Otworzysz, w całym domu pachnie migdałami. Polecam to, przemywam tę ranę. W ciągu praktycznie jestem się piąty dzień po takim szczyciu żyły. 12 szwów. I zobaczcie, co robię. Taki ocet mam tu oryginalny DMSO. W szklanej butelce jest. I do tego octu daję sobie tutaj kropelkę dosłownie, o, spadnie mi, o, tu jest 5 kropli dałem DMSO na szklankę, mieszam to DMSO i tym ocet i przemywam taką ranę codziennie, oczywiście słońce prawie 3 godziny ci padało i przemywam to obok tej rany i tak jadę i to cały czas na noc jak przemywam i sobie tak chodzę, o, nawet po tym całej ranie przemyję z octem, ocet czeremchy, pamiętajcie, komary, zapach w całym domu, odstrasza, kleszcze, można użyć do smarowania z zewnątrz, niesamowity zapach, pięknie migdałami pachnie, w całym domu jak otworzyć. Czeremcha znana od tego, że nawet rośnie w ogrodzie czeremcha, komarów wtedy nie ma. I to myję po prostu 3-4 razy dziennie i słońce. No i nie użyłem żadnej tutaj opasek, nie noszę, noszę tak gołymi ramionami, pokażę jak wygląda zgojone po 5 dniach. I DMSO octem. DMSO wprowadza te wszystkie substancje, które ma ten octem czeremchy. Poczytać, co to robić sobie, wiecie, cała wiedza jest, nie będę się tu wywyższał. Czeremcha od wieków znana, to jest, zaznaczam, liście kwitnące, kwiaty i kora młodej czeremchy. Mamy jej tu w ogrodzie botanicznym, nasadziłem własnymi rękami ponad 2000 drzewek. Także taki ktoś by nie chciał nabyć u rolnika, ten ocet tej wartości nie zdobędzie nigdzie. Możecie się nasmarować, komery sprawdzić, nie zbliży się żaden komar. No i oczywiście wszystkie rany, już znane od wieków, było goi rany, długo gojące się rany, ja praktycznie jadę po szwach, octem, nic już nie pali. I tylko tym smaruję, ludzie pytałem, jak to wyleczyłem. Samym wiadomo, DMS-owym mi paliło dziurę. Nie, kiedyś zrobiłem palec kciuka, pokazałem, do kości wypaliło, to się opryskuje. I DMS-o wprowadza to, goi mi te stany zapalne. W takim stanie lekarz by nie uwierzył, powiedział, że co najmniej za 2 tygodnie szwy będą wyciągać. Zgoiło się, nie ma stanu zapalnego, nie jest spuchnięte, pracuje cały dzień i po prostu tak goi. Smaruję cały czas, to nawet w drodze będę jechał, całą rękę smaruję tym octem. Kapitalnie się wchłania i nie ma stanów zapalnych, nie jest spuchnięta ręka. Także polecam ocet czeremchy, tak jak znacie, odrobina kropelka DMSO, CDA, najlepszej jakości jaki mam. Dostaliśmy tutaj takie ten DMSO. Polecam wszystkim i takim sposobem jadę, jutro zobaczycie mój stan, jak wygląda ręka. Po tak głębokim, przecięta jedna żyła, operację poszyli fajnie, szybko, sprawnie. Polecam wszystkich, zapraszam jutro, u tatka jestem od nas w Soisku. Dzięki za uwagę i dzięki za tyle fajnych słów, co daliście. To pociesza, to daje energię. Grzegorz, trzymaj się, super. No to miłe są słowa od tych ludzi, którzy napisali. No, takie niestety się rzeczy dzieją u mnie. Polecam, zobaczcie całość tego filmiku. Pokazuję, co będzie na stoisku u nas jeszcze. Dziękuję i zapraszam jutro na stoisko. Pozdrawiam serdecznie. Hej.